Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić mini pizzę z tej oto cukinii. Ja już w tym roku znowu kombinuję, bo cukinii mamy w takich ilościach, że jest wszędzie i naprawdę już nie wiem, co z niej jeszcze mogę zrobić. Tych nie non-stop są albo jakieś placki, albo kotlety, a dzisiaj będą mini pizze. Ja mam cukinię taką dużą, niestety, ale dużo lepsza do tego, jeśli macie, jest ciuteczek mniejsza, bo wtedy po prostu nie będzie tutaj tyle tych pestek, więc będzie łatwiejsza do zjedzenia. Najpierw zrobimy sos pomidorowy. Potrzebujemy do tego pomidory. Ja tu mam akurat takie swoje pomidory, zobaczcie, z zeszłego roku robione. I do tego koncentrat pomidorowy, do tego czosnek i oregano. A, zapomniałam, jeszcze zaraz zerwiemy kilka listków bazylii. No i oczywiście pokrojona cukinia. A jeśli chodzi o dodatki, to zrobimy sobie różne serki. Ja lubię z takimi ostrymi papryczkami. Jeszcze zapomniałam, jeszcze cebulki troszeczkę dodamy. Więc będzie tak wegetariańsko, ale spokojnie, jeśli chcecie, możecie dodać do tego szynkę, salami, boczek, tak jak do każdej pizzy, tak żeby Wam smakowało. Zaczynamy od krojenia cukinii w plasterki. Cukinii nie obieramy, żeby nam się podczas pieczenia nie rozwaliła. To jest naprawdę mega szybki przepis, który możecie wykonać na ostatnią chwilę. Cukinia pokrojona, teraz czas na sos. Bierzemy garnek albo patelnię, nalewamy troszeczkę oleju. Rozgrzewamy olej, dowolny, taki jak lubicie, czy to będzie rzepakowy, słonecznikowy, to już tylko od Was zależy. I wlewamy do tego przecier pomidorowy. Moje pomidory były robione na szybko, więc tutaj są, tak jak widzicie, są skórki. To jest akurat jakiś taki słoik właśnie, co miałam pomidory w całości, natomiast oczywiście Wy możecie kupić takie już bez skórek. Ja dorzucam do tego jedną taką, może jeszcze troszeczkę koncentratu pomidorowego. Zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze potrzebuję pół łyżeczki, tak no może prawie łyżeczkę miodu. Teraz wyciskamy jeden ząbek czosnku. Troszeczkę pieprzu, oregano. I do tego kilka listków świeżej bazylii. Całość dosłownie chwileczkę mieszamy, gotujemy. I wydaje mi się, że już jest ok. Wracamy na blat, gdzie mamy już brytwankę wyłożoną papierem do pieczenia. Na niej kładziemy nasze cukinie. O, idealnie się zmieściły. Teraz dodam troszeczkę oregano. Ociupinkę soli. I teraz dajemy nasz sos. W międzyczasie możecie wstawić piekarnik na 230 stopni góra-dół, bo zaraz nasze pizze będą gotowe. Wykorzystuję kolejną rzecz z działki, której mamy naprawdę bardzo dużo, czyli cebulę. My te cebulę bardzo lubimy. Ojej, ja będę płakać! Jaka ostra! Daj to spokój! Ojej. Do tego dołożę mozzarellę. Takie zielone papryczki. I na to wrzucamy ser. Bardzo dobre też jest połączenie na przykład z kukurydzą. I gotowe. Na 5 minut góra-dół
Później, jeśli macie opcję jakąś grilla, to możecie sobie podpiec jeszcze, a jak nie, no to po prostu tak do 10 minut maksymalnie powinno to stać w piekarniku. A oto i efekt końcowy. Smacznego! Pa, pa!